well in lane number two. And leading by about 3/10 over Sony and Suzuki. Te półtora ruchu, które przed chwilą widzieliście, to podstawa profesjonalistów pływających stylem klasycznym. Może mu się to okazać paroma bądź parunastoma zaoszczędzonymi metrami, a także niezłą zabawą w wykorzystaniu tego ruchu. Jeżeli zobaczycie sobie na przykład filmik, gdzie ktoś płynie powiedzmy 200 metrów pod wodą, wszystkie jego ruchy są przemyślane, są na spokojnie i po prostu na totalnym luzie. Zaczynając od początku, odpychamy się od ściany w pozycji strzałkowej z nogami przy sobie. Kiedy czujemy, że nasze ciało zaczyna zwalniać, rozłączamy nasze ręce i odpychamy się nimi, kończąc ruch przy biodrach. I tutaj stop jest kolejny moment na opływową sylwetkę i wytracanie prędkości. Przynajmniej powiedzmy sekundę, dwie, trzy, zależy od stopnia zaawansowania, ile po prostu możecie wyleżeć, żeby przepłynąć jak najwięcej właśnie w tym ruchu. Ten powrót rękoma, który tutaj przedstawiam, fajnie gdyby nie był zbyt po prostu oddalony od ciała. Im bliżej będziemy ciała, tym wytworzymy mniejszy opór. Wiadomo. Do powrotu rąk dodajemy mocne kopnięcie nogami, które przy dobrym ułożeniu rąk i bioder powinno wyrzucić nas na powierzchnię wody bez najmniejszego problemu. Czyli nie możemy odłączyć ani rozglądać się, czy próbować też zmienić tej sekwencji ruchowej, bo prawdopodobnie da Wam ona mniej niż powinna. Z kolei tutaj popełniłem błąd. A teraz mam dla Ciebie zadanie, bo musisz zatrzymać ten filmik i napisz w komentarzu, jaki to błąd, porównaj się z innymi. A ja już przychodzę z wyjaśnieniem. A więc zbyt długo zajęło mi wypływanie na powierzchnię. Powodem jest zbyt głębokie zejście pod wodę, a w konsekwencji przy końcowej fazie ruchu zacząłem zadzierać głowę do góry w celu wyjścia ponad taflę wody. Jeśli na zawodach zrobiłbym taki błąd bądź też kilka błędów, mamy kilka nawrotów, mógłbym przypłacić go gorszym czasem na dystansie bądź też brakiem medalu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wciąż nie zasubskrybowałeś, zasubskrybowałaś tego kanału, to właśnie teraz jest na to moment. Dziękuję bardzo, cześć. Thank you.